Jacek Żelazkiewicz, Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne. Witam Was serdecznie na Forcie Piechoty nr 6 w Wrocławskiej Twierdzy. Szykujemy się na 14 maja, na Noc Muzeów, żeby przywitać Was i ugościć w odpowiednim anturażu na naszym historycznym obiekcie, gdzie od bez mała 10 lat wolontariusze z Wrocławskiego Stowarzyszenia Fortyfikacyjnego oddają temu obiektowi drugie życie. Będzie mnóstwo atrakcji, staramy się, aby każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Grupy rekonstrukcyjne będą prezentować poszczególne epoki, w jakich ten obiekt uczestniczył. Staramy się, aby każdy detal został pieczołowicie odtworzony. W trakcie tegorocznej Nocy Muzeów fort będzie otwarty do zwiedzania między godzinami 16 a północą. Planujemy ogniska, planujemy pokazy grup rekonstrukcyjnych. Chcemy zapalić znicze pod pomnikiem ofiar wojen. Będziemy prezentować koszary schronu głównego, schrony pogotowia. Planujemy iluminację świetną obiektów historycznych. A na każde z ognisk zapraszamy z kiełbaskami. Będzie można w bardzo miłej atmosferze wśród pasjonatów historii spędzić czas. Szykujemy miejsca parkingowe, natomiast zachęcamy też do skorzystania z komunikacji miejskiej. Można do nas dojechać autobusami 130 i 144. Zapraszamy serdecznie.